Noelo widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT, także bez zbędnego przedłużania lecimy do gry. No dobra, witam was ponownie, tym razem już w grze, już na karuzelce, jesteśmy standardowo, moi drodzy, na rankedzie. Tutaj w tej kwestii nic się nie zmienia, staram się tutaj wbijać rangę jak najwyżej. Udało nam się zgarnąć z karuzelki Nasusa z paskiem, także ja jestem bardzo zadowolony, zobaczymy co do tego nam tutaj podropi i co uda nam się zrobić. Mam nadzieję, że coś fajnego sobie zeslamujemy z itemów. Przy okazji jakiś dodatkowy strażnik może tutaj na front lane wleci. Moi drodzy, jeżeli lubicie filmy, które dla was robię z TFT, no to zostawcie łapkę w górę, docencie tutaj moją robotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez aktualny miesiąc lecimy totalnie daily. Jak na razie w tym miesiącu nie było dnia bez filmu z TFT. Także naprawdę fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj jakąś fajną ilość lajków. Przy okazji, jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również do zapoznania się z opisem. Tam znajdziecie link do wspierania i związane z tym bonusy, donate'a oraz takie rzeczy jak darmowe turnieje w TFT, w których możecie zgarnąć hajs. Grupa na Facebooku związana z TFT, także bardzo ciekawe rzeczy, ale nie będę się tutaj rozwodził, sami to sprawdźcie. No i moi drodzy, lecimy z giereczką, lecimy z rankedzikiem, mamy tutaj jak na razie Ezrealka razem z Sedżu, także ciekawe wejście może być tutaj w gildię oraz jakiś, nie wiem, szybkostrzelnych lub po prostu ragewingi, w przyszłości oczywiście. No bo jak na razie tych ragewingów tutaj grać nie będziemy, z racji tego, że no wiecie, w ragewingach carry jest Xayah, nie? A tej Xayah tutaj no nie mamy jak zdobyć na razie, także po prostu byliby to pewnie szybko strzelni. No ale zobaczmy, co tutaj jeszcze nam dropnie. Proszę bardzo, jest Nunu, ale przed nami pierwszy augment i co my tutaj mamy? Srebrny augment. Serce nawałnicy i jakieś tam poboczne. Tutaj nie ma nic ciekawego, ale tutaj już jest coś innego, proszę Państwa. Serce szybkostrzelnego. Jeszcze patrzcie, co dostaliśmy. Dwa razy Ezreal, także level up wlatuje. Ojojoj, moi drodzy, super, patrzcie to. Patrzcie to, jeszcze w sumie możemy sobie coś takiego zrobić. I w tym momencie mamy trzech szybkostrzelnych, dwóch kawalerzystów i dwóch z gildii. Także wydaje mi się, że po prostu zagramy sobie tutaj gildię razem z ragewingami. Powinniście kojarzyć tą kompozycję, ale spróbujemy sobie zrobić tutaj dzisiaj coś fajnego właśnie bazując na tym kompie. Jeszcze moi drodzy, i zobaczymy w ogóle jak ta kompozycja ma się w nowym patchu, no bo przecież patch był, nie? Już jakiś czas temu, także zobaczymy, czy może to należy do mety, czy nie. Ja od razu wam mówię, że nagrywam ten film dzisiaj jest czwartek, tak jest, czwartek rano, także jeżeli chodzi o metę w nowym patchu, jeszcze totalnie nic nie wiadomo. Wy ten film widzicie pewnie jakoś w weekend, także wy już pewnie wiecie, co jest dobre. Ale moi drodzy, odkryłem coś. Odkryłem coś. Ja wiem, że wy już pewnie wiecie, że to jest OP, ale gwiezdni. Gwiezdni są totalnie broken, moi drodzy. Ja zagrałem do tej pory chyba... powiem tak. Przed nagraniem tego odcinka zagrałem trzy gry, w których grałem gwiezdnych. I to było top 1, top 1 i top 2. Także moi drodzy, to nie jest tak, że ja sobie cokolwiek mówię, wiecie, tak puszczam słowa na wiatr, ale to jest naprawdę, naprawdę broken. I dokładnie z tej kompozycji już był film, także ja tutaj nieco przewidziałem metę, można powiedzieć. Nie no, żartuję oczywiście, bo grałem to w poprzednim patchu, kiedy nie było to takie mocne. Ale moi drodzy, po prostu, jeżeli byście chcieli, to jeszcze raz mogę nagrać wam taki odcinek. Załóżmy na jutro i myślę, żeby to właśnie zrobić, bo naprawdę ta kompozycja jest mega, mega, mega mocna, a wiadomo, że nikt poprzednich odcinków oglądać nie będzie, co nie? Także dajcie znaka w komentarzach, czy w ogóle chcecie coś takiego, czy nie za bardzo, no ale naprawdę polecam po prostu zobaczyć jakby jeszcze raz nowy odcinek z Gwiezdnych i tą kompozycję właśnie, która no jest według mnie aktualnie totalnie free LP. No ale moi drodzy, trzech szybkostrzelnych, dwóch kawalerzystów i dwóch z gildii działa tutaj nam naprawdę bardzo fajnie.
No bo jak widzicie, dwie wygrane z rzędu, także może byśmy zrobili sobie nawet coś takiego, że zamiast kawalerzysty dodać tutaj dwóch strażników. Ja uważam, że to będzie tutaj lepiej działało, będzie to lepszy frontlane, ten shield od strażników jest naprawdę bardzo fajny, a dodatkowo Braum jest bardzo fajną jednostką, jeżeli chodzi o tanka. Przy okazji jest dosyć słabe lobby. Jak tutaj patrzę na tych zawodników, to nie są oni jacyś mega mocni i wydaje mi się, że powinniśmy z nimi tutaj raczej sobie radzić i wygrywać. Zobaczmy, jak tutaj poradzimy sobie na tego gościa. Tutaj niestety on trafił całą bez ruchu, który nieco nas opóźnił, ale to nie powinno być aż takim problemem, żeby przegrać. Chociaż, kurczę... No był blisko, uwaga. No to już powinniśmy sobie poradzić, ale tak jak mówiłem, był naprawdę blisko, żeby mnie pokonać. Można by rzec, że zrobił perfect luza. No ale dobra, mamy karuzelkę i co my byśmy stąd chcieli? Mamy needles, także no przede wszystkim łuk. Przede wszystkim łuk by tutaj był dla nas wskazanym itemem do zgarnięcia z karuzelki. Ale mamy również... O kurczę, chciałem powiedzieć, że ten pancerzyk też byłby dobry. No ale niestety on zabrany. Ty, ale patrzcie, nikt nie bierze łuku. Proszę, nie bierzcie... Ty! Patrzcie, nikt nie wziął łuku. Ty, no to kozacko, naprawdę się nie spodziewałem, że z pierwszej pozycji wezmę łuk z karuzelki, co nie? Jeszcze zważając na to, że był tylko jeden. Naprawdę się cieszę z tego względu. Dobra, zróbmy coś takiego, żeby mieć ekonomię. No i co? Na komy tutaj możemy grać. Kawalerzysta z gildii, szepty osiłek, kawalerzysta z gildii, znowu, szybkostrzelny wysłannik smoków, tu jest szepty osiłek. Okej, no to dużo ogólnie ludzi tutaj gra gildię, zaczęło grać gildię. No i cóż, to mi się tak średnio podoba. To mi się tak średnio podoba z racji tego, że oni po prostu będą zabierać nam jednostki. Czy to Sedge'u, czy to Twitcha, czy to po prostu w przyszłości, nie wiem, może jakiś Jace, czy coś takiego. No te jednostki będą nam tutaj kradli. Ale proszę Państwa, trafił się godny przeciwnik, kurczę. Już myślałem, że ten Nasus nas tutaj rozwali, ale dobra, jednak nie, jednak nasz Ezreal tutaj pięknie się napędził, no i rozwalił naszych przeciwników. W ogóle Ezreal na early game'ie, na drugim levelu jest według mnie mega mocną jednostką ogólnie. Nie wiem jak uważacie, ale według mnie naprawdę ta jednostka no jest mocna i ma potencjał. Dobra, 20 golda ekonomii, utrzymujemy sobie tutaj elegancko i co my nam tutaj zostało? Szepty, kawalerzysta z gildii, szybkostrzelny wysłannik smoków. Okej, no to raczej powinniśmy sobie tutaj poradzić. Mam nadzieję, że tego frontlane'u nam tutaj no nikt za bardzo nie rozwali. On mógł być by lepszy, zdecydowanie mógł być by lepszy. Mógłby być lepszy, tak powinienem powiedzieć. Wiecie, że ja czasami mam problemy z wysłowieniem się. Ajajaj, nagrywam już filmy prawie od roku, a naprawdę nie potrafię gadać, nie? To jest po prostu coś niesamowitego. W każdym razie, proszę Państwa, ostatnia walka przed rundą neutralną i powinniśmy sobie tutaj bezproblemowo poradzić. No chyba, że ten Zippy coś niewiarygodnego by tutaj odwalił, ale nie. Tutaj u gościa niestety za niskie levele, żeby nas pokonać. I ten Ezreal, jak on się w ogóle szybko napędza, on już 46 staków ma. Kurczę, co bestia w ogóle, naprawdę, masakra. No i dobra, ile będziemy mieli golda? 31 golda, 5 win streaka. No ekonomia perfekto po prostu. Fistachio. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj dropnie. I uwaga, jest Twitch. O, to super, bo to jest level up dla niego. Co mamy dalej? Gnar wrócił do nas, proszę Państwa. I rękawiczka. Okej. No to damy sobie tą rękawiczkę tutaj, ona będzie przydatna jak to się zwie, Infinity Edge, dokładnie. Kurczę, ale ja potrzebuję jakichś level upów na frontlane, a kurczę, nikt tutaj nie chce nam dropić. No fajnie, że jest ten Twitch zlevelowany na pewno, on też tutaj dołoży troszeczkę obrażeń. Ale boję się, że przez ten frontlane się do nas przebiją przeciwnicy. No naprawdę. Obawiam się tego, no ale zobaczymy.
jak to będzie przy kolejnej walce. Przestawmy się na tą stronę. Raczej większego znaczenia to przestawienie tutaj akurat nie miało, ale no dobra, zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. U gościa naprawdę mocni zawodnicy na frontlane'ie, polewelowani na dwie gwiazdki, ale mimo wszystko no nasz Ezreal jest tutaj bestią. Kurczę, no co to jest za świr, to ja nie mam słów, nie? On tak szybko się stakuje, to Ginzo, że to jest po prostu niewiarygodne. No ale dobra, moi drodzy, przechodzimy do drugiego augmentu w tej grze. I ciekawe, co to będzie. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Uwaga! Benz! Tak jest! Zajebiście! Pryzmatyczne augmenty i mamy high-end shopping. Biorę to, oczywiście, że to biorę. Ten augment daje nam dodatkowego golda oraz jakby nasz sklep jest traktowany tak, jakbyśmy mieli level wyżej, czyli teraz mamy nie sklep z 6 poziomu, tylko z 7, bo jak widzicie mamy 1% już na jednostki legendarne, czyli te za 5 golda. Także według mnie bardzo, bardzo fajny augment, naprawdę jeden z lepszych, bo wyobraźcie sobie, że kiedy macie 9 level, macie sklep, jakbyście mieli level 10, także to jest po prostu niesamowite. No ale dobra, moi drodzy, lecimy z kolejną walką, zobaczymy, na kogo tym razem trafiamy. Gwiezdni, tak jest, wcześniej wspomniani, chuj wie jak to się mówi, nieważne. W każdym razie, Gwiezdni, no, bardzo, bardzo mocna kompozycja aktualnie. No ale wy, jeżeli będziecie chcieli, no to po prostu zobaczycie ją w moim wykonaniu. No jak widać tutaj niestety... Ajajaj, niestety nas pokonuje, gościu, tracimy win streak, wielka szkoda, bo 6 win streaka, no można było z tego zrobić coś fajnego, a się trafił jakiś gościu, kurczę, z ostatniej pozycji w ogóle, w sensie z 7, ale jednego gościa już nie ma, nie, także mówię, że z ostatniej, i on nas pokonuje, no co za gość w ogóle, lipa. No i dobra, tym razem trafiamy na gościa z kawalerzystami i gościu w ogóle... wziął to pryzmatyczne wzmocnienie, że po prostu pokazuje mu, z kim gra, i ma świetlisty zefir, także podrzuca nas naprawdę na naprawdę długi czas. No ale on tutaj jakoś specjalnie się pod nas nie ustawił. Ja na jego miejscu ustawiłbym ten zefir tak, żeby podrzucał nam Ezreala, a on podrzucił nam kogoś na frontlane, co w ogóle większego znaczenia w tym starciu nie miało. No i wygrywamy z tym gościem. Także pod tym względem fajnie, no ale strasznie szkoda mi tego win streaka, który mieliśmy, cholercia. Patrzcie, jest Ksaja, kurczę, jest Ksaja, tylko że z pancerzem. A pancerz, no raczej będzie tutaj słabym rozwiązaniem. Na pewno na niej, nie? No bo tak ogólnie to można było to wziąć. I zrobić na przykład Sunfire Cape'a na Braumie, ale jednak wolę wziąć mieczyk i mieć już gotowego Infinity Edge'a, który dołoży naprawdę sporo obrażeń naszemu Ezrealowi. Chociaż i tak on już robi fenomenalne obrażenia. Ale patrzcie, Ksaja się trafiła. No dobra. Czyli tak czy siak ją mamy, proszę Państwa. To zróbmy sobie teraz coś takiego. I dzięki temu mamy 4 szybkostrzelnych, 2 z gildii, 2 skrzydła gniewu i 2 strażników. Także naprawdę grubo, jeżeli chodzi właśnie o to. 4 szybkostrzelnych, no to tutaj powinno naprawdę fajnie działać. Mam nadzieję, że ta Ksaja będzie szybciutko się rozpędzała z tym Ginzo. No i zobaczmy. Tutaj mamy gościa, który, nie wiem, szczerze mówiąc, wygląda jak też by chciał grać Ksaję. No bo ma tutaj Infinity, ma tu Ginzo, jest otrzymane właśnie na Ezrealku, tak jakby on byłby właśnie jego item holderem. Kurczę, i kolejna walka przegrana niestety na naszym koncie. Lipa straszna, no ale dobra. Jakby poziom HP i tak jest bardzo fajny, utrzymany, 77 to jest bezpieczna pozycja dla nas. Tutaj o to nie powinniśmy się martwić, ale proszę bardzo, co za rolka. Kolejna Ksaja i Rakan wlatuje tutaj na drugi level.
No kurczę, widzowie, naprawdę fenomenalnie pod tym względem to wygląda. No, ale przypominam, że my mamy jakby sklep z levelu 7, nie? Dlatego ta taksaja tutaj fajnie się pojawia. No, ale niedługo już będziemy mieli 7 level, przez co będziemy mieli sklep z levelu 8. I wtedy już będziemy mieli 4% chyba na legendarki, jeszcze większy procent właśnie na tą ksaję, także ona na dwójkę powinna naprawdę, naprawdę szybko się nam tutaj trafić. No i dobra, tutaj powinniśmy wygrać bezproblemowo, szybciutko się pozbywamy tutaj u niego jednostek, proszę bardzo. Taka kosiareczka, przejazd po prostu po przeciwniku. A to jest gościu z... Nie widziałem. Ale gdzieś tutaj tak ze środka tabeli chyba. No, mówiłem. Tutaj, czekajcie, to jest 2, 4, 5 pozycja. No dobra. I wjeżdżamy na rundę neutralną. Niestety bez żadnego win streaka ani lose streaka. No, ale trudno, jakby ekonomię i tak mamy fajną. Więc tutaj nie mamy na co narzekać, nie ma co się łamać i zobaczymy, co nam tutaj dropnie. No teraz byśmy chcieli jeszcze zrobić Giant Slayera na naszą ksaję oczywiście, ale jakie itemki nam dropną, no to się okaże i czy będziemy w stanie, no to nie wiadomo, zobaczymy. Ale proszę bardzo, już tutaj mamy pasek, pancerz. Strasznie dużo pasków w ogóle mamy w tej grze, kurde. Jeżeli chodzi o to, to jest straszna lipa. Ale dobra. Możemy zrobić Sunfire Cape'a. I co jeszcze? I możemy zrobić niby Warmoga. Z jednej strony byłoby to spoko. Także dlatego sobie to zrobię. Ale no jest taka kwestia, że będziemy chcieli grać tutaj tą Shivanę i z tych pasków no fajnie by było zrobić jakiegoś tego, jak to się nazywa, Morello. No właśnie, no a niestety tego już nie zrobimy. Po pierwsze za dużo tych pasków dropnęło, po drugie nie mamy Needlessa. No jak mamy możliwość zrobienia takich itemków, to też nie są one złe. Wiadomo, że najlepiej by było grać właśnie tą Shivanę pod AP. No ale mówi się trudno i trzeba żyć dalej, będzie grana pod tanka i tyle, co nie? 5 szybkostrzelnych w ogóle już mamy w teamie. Naprawdę bardzo fajnie sobie w tej walce poradzili. I przechodzimy do trzeciego augmentu. Ostatni augment w tej grze, jeszcze niech tylko skończą walki. Dobra, elegancko wszyscy już pokończyli, także zobaczmy. Co przed nami? Benz. Kolejny pryzmatyczny augment. Kocham takie gry. I wiatrołom plus plus. I to jest coś, co pozwoli nam na top 1 w tej gierce. No dobra, nie chcę kozaczyć, bo skończę w top 4 i będę płakać. Ale w każdym razie, no to jest po prostu bilet do niesamowitych rzeczy. Proszę Państwa, niesamowitych rzeczy. Mamy high-end shopping plus wiatrołom plus plus, który pozwala nam na chillku wejść w poziom 9. A na poziomie 9 co nas czeka? Tak jak już mówiłem, sklep z levelu 10, co będzie naprawdę, naprawdę niesamowite. Proszę bardzo, Shivana już w naszym teamie. My mamy w tym momencie 16% na legendarki, mając 8 poziom. Także powymieniajmy sobie niektóre tutaj rzeczy. Skorzystajmy z tego, że właśnie te legendarki tutaj mamy. Tutaj niestety daliśmy się ustrzelić z tego Zefira świetlistego. No ale trudno, mam nadzieję, że mimo wszystko i tak tutaj dobrze nam pójdzie i sobie poradzimy. Soraka nas healuje. Tam bardzo fajny cecek wleciał od Shivanki. No i Ksaja. Teraz Ksaja musi tutaj rozpędzić i wyeliminować resztę tych jednostek. Ojej, niestety stunik jeszcze wleciał od Zyry, ale to jest tylko kwestia czasu i tak udaje nam się wygrać, proszę Państwa. Także co, plan jest taki, że wbijamy poziom 9 i na poziomie 9 rolujemy sobie legendareczki. Tak jest, moi drodzy, ale to będzie jazda, może jakaś Shivana 3 tutaj siądzie. O, zobaczymy. Zobaczymy też co w sklepie, uwaga. Dobra, są fajne rzeczy. Warto sobie je tutaj wziąć. Weźmy coś takiego, dzięki temu będziemy mieli 6 skrzydeł gniewu już aktywowanych. Możemy sobie dorzucić również Jace'a, który aktywuje nam 2 z gildi oraz zmiennokształtnych, co wzmocni naszą Shivanę. Na Shivanę dajemy itemki pod tanka,
No i wygląda to super. No i przypominam właśnie, znaczy przypominam, sam sobie przed chwilą przypomniałem, mamy jeszcze ten Champion Duplikator, który możemy wykorzystać do pięcia, że tak powiem, jakiejś jednostki na trzy gwiazdki. Także kurczę, super. Mamy 30% na postacie fioletowe za 4 golda, czyli między innymi na Xayę. I moje pytanie brzmi, gdzie ona jest, cholera? Gdzie ona jest? Tutaj kurczę, chyba dużo ludzi ją gra w tym lobby. No bo pojawiać się nam na razie nie chce, Olivcia. To niedobrze, to na pewno niedobrze. Kurde, patrzcie, on nie mów, że on nas pokona. Dobra, jednak nas nie pokona. Ale był naprawdę blisko. Ten gościu. To jest gościu z drugiej pozycji, proszę bardzo. Strażnik szybkostrzelny on gra. No i działa, no i działa. Jak widać pod Xayę też, nie? Także trzeba uważać na tego gościa. No i dobra, jesteśmy na karuzelce. Co my tutaj mamy? Mieczyk zabrany. Jest jeszcze niby łuk, który moglibyśmy wziąć. Albo po prostu coś na tanka. Jakiś negatron czy pancerz. No, łuk też zabrany. Także może by ten negatron. Jest też needless, no ale weźmy negatrona. Jeżeli gramy już pod tanka Shivanę, to niech będzie ten tank już grany do końca. Poza tym z negatrona też możemy zrobić bardzo fajny item, tak w cudzysłowie, pod AP dla niej, czyli po prostu jonową iskrę. Oj, przepraszam. Budzik mi tutaj zadzwonił, już go wyłączam i lecimy dalej z odcinkiem. Koło my tutaj mamy z gildii kawalerzysta Smog, gwiezdny mag Osiłek. Okej, okay. To mówię ci co, może przestawmy się tak tutaj na tą stronę, tak powiem, rozgrupujmy się, przegrupujmy się. No i zobaczmy, jak sobie do tego gościa poradzimy. To jest ten z gildii kawalerzysta, powinniśmy sobie poradzić bezproblemowo i ciekawe, czy to będzie w ogóle eliminacja. Ile on ma HP? 18, także chyba byłoby to możliwe, jeżeli byśmy tutaj jakoś mega go pocisnęli. No, ale teraz to już chyba za mało jednostek nam zostało, żeby rzeczywiście go wyeliminować z tej gry. Ale zostanie mu tutaj naprawdę, naprawdę low HP. No, 7 HP mu zostało, także spoko. A my przy okazji wlatujemy na winstreak, znaczy już mieliśmy winstreak, ale teraz jest to maksymalny winstreak, czyli 5 wygranych z rzędu. Także nasza ekonomia znowu wraca tutaj, znowu po prostu staje się mocna. Roleczka, golda dajemy w level i lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przy kolejnej walce i jest to gwiezdny właśnie pod Lux. Ten przepotężny build, ta przepotężna kompozycja, kurczę, no naprawdę jest to mocarne. I gościu w ogóle sobie wziął jeszcze ostatni augment pod to złote jajo, które mu się tutaj będzie wykluwało. Ciekawe, czy dotrwa do tego momentu, czy mu się to wykluje i co tam ciekawego trafi. Bo jak na razie my z nim wygrywamy, no naprawdę mamy potężną kompozycję. Jeszcze tylko brakuje, żeby ta Shivana była na drugim levelu. Boż, gdyby ona była na drugim levelu, to już naprawdę byłoby to totalnie chore, totalnie chore. No ale jak na razie i tak jest to totalnie chore, bo radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze. Proszę bardzo, mamy Radiant Item ze Smoka. I czy to nas interesuje? Poszukajmy sobie czegoś fajnego. Może właśnie tutaj jakieś Morello by się... O, to niby też jest spoko. Ale Morello, takie świetliste Morello byłoby naprawdę, naprawdę super. Albo świetlisty Giant Slayer też byłby bardzo dobry. Okej, okay, jest potężny Morellonomicon. Także trzeba to sobie wziąć. Giant Slayera niestety nie trafiliśmy, także to dajemy sobie na naszą Shivanę, a to możemy dać sobie tutaj. Mamy jeszcze Szpona, także spoko, niech ten frontlane będzie jeszcze nieco mocniejszy. I co, moi drodzy, możemy wbić 9 level. Czy to już jest moment na wbicie 9 levela? Myślę, że tak. Proszę bardzo, perfekto, jest elegancki 9 level. I jak widzicie, mamy teraz 25% na legendarki. 25% na legendarki bez żadnego w ogóle tutaj barda, bez żadnego wzmocnienia tych procentów właśnie na legendarki. No, grubo,
grubo, naprawdę grubo. Teraz wyrolowanie tych jednostek, chociażby tej Shivany, nie powinno być żadnym problemem. Zresztą w sumie mamy 40% na postacie fioletowe, także może jakaś Ksaja by tutaj siadła, kto wie. Na pewno bym chciał spróbować, bo no są po prostu szanse, nie? Są duże szanse na zrobienie tego i warto spróbować. Jest bardzik, okej, to może byśmy go tutaj wrzucili zamiast tej kawalerzystki Sedżu. To by aktywowało nam mistyka, zwiększało procent na te legendarki. Chyba żebyśmy... Można też wywalić tą... Sorakę. Ale Soraka w sumie no, daje nam tutaj bardzo cenne hapeki, nie? Także to się przyda na pewno. Bo co prawda, jeżeli przegramy, to... to jakby i tak tych HP stracimy dużo więcej niż ona nam tutaj wyleczy, ale według mnie i tak warto jest ją mieć, bo te 2, 4, 6 HP czasami potrafi uratować życie, także także no, po prostu dobrze ją tutaj mieć w drużynie. No i jak widzicie, niestety przegrywamy, ale jeżeli następną walkę wygramy, Soraka się odpali, no to będziemy mieć z powrotem 80 HP, nie? A to już wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie tutaj tych 4 z gildii. 4 z gildii, aktywujmy kawalerzystę, to jednak tutaj bardzo, bardzo mnie kusi, no bo ci z gildii dają nam naprawdę teraz bardzo fajne procenty. Czy to jest attack speed dla Ksai, czy to są obrażenia właśnie dodatkowe od Jace'a, czy to jest chociażby częstsze odpalenie się barda i zwiększanie nam właśnie procentów na legendarki. Przez to, że będzie on zyskiwał więcej many za autoatak. Także no, a i tak no, tych hapeków mamy na tyle sporo, że raczej nie powinien nam tutaj jakoś bardzo w najbliższym czasie nikt zagrozić. Jeżeli byśmy tutaj mieli jakiś teraz lustrik, no to rzeczywiście moglibyśmy się poczuć zagrożeni, ale ja tutaj czuję się naprawdę, naprawdę bardzo mocny i czuję, że będziemy tutaj wygrywali. Może nie jakoś każdą walkę, ale większość zdecydowanie tak. No i co? Eliminacja tutaj gościa nastąpiła, także fenomenalnie pod tym względem. 26% na legendy. Halo, halo, tylko gdzie jest Shivanka? Ona tutaj nam się nigdzie nie chce pojawiać, kolekcja. Ale dobra, na razie mamy karuzelkę i co na karuzelce? Czy coś ciekawego tutaj mamy? Jest Zekę. Jest Zekę na pewno bardzo interesujące. Jeżeli nikt tego nie będzie brał, to ja bym chętnie sobie tutaj coś takiego wziął do drużynki. No i elegancko, nikt na to się nie skusił, także fajnie. Gościu wziął Zefira, też bardzo fajny item i będzie trzeba uważać, żeby się tutaj nie dać złapać. Dwa Aoshiny w sklepie, kurczę, gdybyśmy mieli tylko jakieś itemy dla niego, to bardzo chętnie bym sobie zesłapował w build ze smokami, których graliśmy w ogóle ostatnio. I jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to zobaczcie, bo to, co tam się stało, to jest po prostu coś niesamowitego. Powiem tylko tyle, legendarny smok na 3 gwiazdki, nie? Także no, ale raczej zdecydowanie większość z Was widziała ten film, także raczej promować go nie muszę, bo on sam w sobie się promuje po prostu, no bo ja, naprawdę. W tym secie to chyba najbardziej OP rzecz, którą udało mi się zrobić. No i dobra, jest gościu pod tą Ksaję. O, ale tutaj totalny przejazd po gościu robimy. Czekajcie, czy my gramy na jego klona? Tak, my graliśmy na jego klona, okej. Także tutaj bardzo, bardzo łatwa walka na tego gościa i zobaczmy, jak tutaj sobie radzi reszta. Migoczące łuski. No i gość tutaj przegrywa. 12 HP zostaje mu. Na jego koncie. Dwie Ksaje, proszę Państwa. Dobra, no to kurczę, nie ma co swapować, nie ma co swapować w jakieś inne buildy. Jest tutaj naprawdę, naprawdę realna szansa na zrobienie tej Ksai na poziom 3. No jest tylko jeden gościu, który ją gra i ma ją na pierwszym levelu, także
No, te szanse są naprawdę, naprawdę duże. Dobra, jest bardzik na drugi level. Niech będzie. Niech będzie, że go sobie tutaj weźmiemy. To jest zawsze dłuższy cecek po prostu na naszych przeciwnikach. Ale Shyvana nie chce nam dropić, kurczę. No mówię to już któryś raz z kolei, ale no kurde, to jest jakiś żart, że ja mam 27% na legendarki i ja dostałem tylko jedną Shyvanę w tej grze. To jest po prostu chore. Ale w ogóle chłop ma shielda, ja pierdziula. Dobra, ale został już tylko Idas do zabicia, także to powinna być eliminacja w ogóle tego gościa. No i cyk, za 15 HP, walnięty. No i zostaje nam już top 4. Proszę bardzo, jest kolejny Bard. Może Barda na 3 gwiazdki zrobimy. Kto wie, kto wie. Ale jak mamy tutaj kolejnego Barda, to może byśmy sobie go dostawili zamiast Sedge'u. I to jest niby jeden mniej ten jakby gildyjny. No, ale wiecie, jakby zbieranie szybciej procentów na legendarki i postaci czwartego tieru, jak najbardziej ja jestem za. I sobie z tego skorzystam. Przy okazji podwójny cecek to jest, co nie? Jak jeden się skończy, to drugi od razu się odpala, także fajnie. Nam się tutaj to... no po prostu fajnie to wygląda. Dobra, jest pancerzyk, jest Jaycik również, okej. Okay. Jest Xayah, super, super, super! O kurczę, jest Shyvana. Dobra, trzeba ją wyciągnąć z tego sklepu. I więcej nic tutaj nie ma. Także co? Będziemy grali na gościa z gwiezdnymi. Mam nadzieję, że on tutaj tej Lux nigdzie nie przestawi. Ma on również, kurczę, Aureliona. Ale Aurelion z takimi średnimi itemami, także zobaczmy, czy zagrozi nam to, czy nie zagrozi. W ogóle jajo mu się już wykluło i co on dostał? Aha, chyba te Radiant itemy, które ma założone na Warusie. Kurczę, ale dwa razy statik? Świetlisty? Wow! Ty, zrobiło to robotę. O kurde, naprawdę, ile to mu musi dawać atak speeda? No i przy okazji obrażenia z tej iskry, nie? Też bardzo dużo pewnie uderzają. No, jak widać, na nas to wystarczyło. I to bardzo mocno przegraliśmy, bo zostały mu chyba z kurde 5 jednostek czy 4? Naprawdę nie mam pojęcia, nie widziałem tam za bardzo. Nie zwróciłem uwagi, ale wiem na pewno, że sporo. Dobra, czy coś tutaj jeszcze będzie? Halo, halo? Nie ma nic, lecimy dalej. No i dobra, moi drodzy, gramy na Mister Sina? Sima? Nie wiem, nie widzę, czy tam jest my, czy tam jest ny. Ale gościu próbuje chyba... Chociaż nie, on ma jedną daje na ławce, dobra, to nieważne. On gra tutaj Mirage, co ciekawe. No i zobaczmy, czy uda nam się go pokonać. Kurczę, jest ciężko. Jest ciężko, Xayah, musisz się leczyć, ale nie, no to chyba tutaj nie da rady. Chociaż no leczy się, ale ten stunik tutaj jeszcze wleciał. Zabiliśmy mu smoka, ale niestety na tych kawalerzystów nie wystarczyło. No i moi drodzy, mamy kłopoty, kurde. Naprawdę źle to wygląda, bo my przegrywamy drugą walkę z rzędu, mamy 45 HP, także już naprawdę jesteśmy poziomem zdrowia bardzo zbliżeni do nich. No bo jeżeli na przykład ten gościu z drugiej pozycji by tutaj naprawdę jeszcze z dwie walki wygrał z rzędu, to on będzie miał więcej, a my przegramy, no to on będzie miał więcej HP niż my, nie? I będziemy już naprawdę zagrożeni pod takim względem, że no, będziemy mogli tutaj odpaść z gierki. Ojej, no i gramy teraz na znowu gościa z tą Lux oraz no, po prostu gwiezdnik. Także zobaczmy, może tym razem jakoś tutaj się uda nam wygrać jakimś cudem. Ta Shyvana na drugi poziom na pewno by bardzo dużo zmieniła. Ojejku, no i przegrywamy. I widzicie, nawet jedna walka. Już jesteśmy poziomem zdrowia niżej niż on. 26 HP, no ja pierdzielę. Jak mogę przegrywać z taką drużyną? O, jak to się dzieje? Dobra. Co możemy stąd wziąć? Kawalerzystę? Dobra, niech będzie kawalerzysta. Nie mamy go aktywowanego, bo nie gramy po prostu tutaj tej... kurde, jak się ona nazywa? Sedge'u, dokładnie, Sedge'u Ani, tutaj nie gramy.
Także ten kawalerzysta może się nam tutaj przydać i niech będzie to... kurczę, ciężka decyzja. Czy Rakan, czy Jace? Wydaje mi się, że Jace. No i dobra, spoko. I mamy również już teraz Shivanę na drugim poziomie, także mam nadzieję, że to będzie wystarczająco dużo, żeby zacząć wygrywać. No bez przesady, no, to jest bardzo dobra kompozycja. Ja wiem, że Ragewingi w patchu dostały nerfa, ale no nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, że tutaj kurczę tak Xayah tak słabo sobie radzi. No i niby ona też tutaj powinna mieć Giant Slayera, no ale... Ja pierdziula. Dobra, cały... O nie, pizdu. Ile HP? 8 HP. Kurde, 4 lost streaka, no. Nawet Shivana na poziomie drugim tutaj nie uratowała mi mojej sytuacji. Ah, fuck. Dobra, szukamy chyba tej Xayah. Może gdzieś się tutaj to uda, nie wiem. No i kurde, nie ma nic. Dobra, wiecie co? Spróbujmy. No nie. Nie ma jej. Ja pierdziula, no. O, tu jest jedna Xayah. Dobra, zalokuję sobie sklep. I w sumie to będzie Xayah 3. Ty! My mamy champion duplikator. Dobra, zrobiliśmy Xayah na 3 gwiazdki. Patrzcie to. Tylko żebyśmy tutaj wygrali. Jak my to przegramy, to my odpadamy i tego nie zrobimy. Kurde, proszę. Proszę. Dobra, jest. Uda się. Ja pierdziula, jaki fart w ogóle, że my to wygraliśmy. Wow. No to moi drodzy, mamy Xayah na 3 gwiazdkach. Zobaczcie to. Obczajcie to. Cyk. Champion duplikator, chociaż w sumie jeszcze możemy zrolować tutaj i mieć jakąkolwiek szansę na zdobycie jej bez używania tego champion duplikatora. No i też możemy po prostu dostać dodatkowego goldzika tutaj, także przerolujemy sobie to po zabiciu tego tutaj Heralda. Także no, zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Miejmy nadzieję, że się uda. Chociaż wszystko jedno, na co ja zużyję ten champion duplikator w zasadzie później. No nie mam pojęcia. Dobra, mamy też Edge of the Night. I na kogo byśmy mogli to dać? Zobaczmy, czy jakieś tutaj jednostki pasujące do naszej kompozycji. Średnio, dobra. To wiecie co? Robimy Xayah na 3 gwiazdki. Proszę bardzo. Xayah 3. Elegancko. Moi drodzy, cośmy to zrobili w ogóle. Masakra. Dobra, dajemy sobie Edge of the Night na tego Jace'ika. No i co? Jest też Soraka, która coś tutaj nas poleczy. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Zobaczmy na obrażenia. Obczajmy to. Ten gościu jest mega mocny. Ja bym się nie dziwił, gdybyśmy to przegrali, nie? No ale jednak na Xayah na 3 poziomie liczę niezmiernie tutaj na nią. Zobaczmy, ona tutaj sobie wbija te swoje piórka i pyk! U nie! Ale słabo, Xayah, come on! No nie, przegramy. Xayah 3 jednak nie taka mocna, moi drodzy, ale 15 koła obrażeń zrobiła. Także moi drodzy, bardzo fajny odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek z Gwiezdnych i co? I widzimy się jutro. Siemano!